Cześć! Cześć! Dzisiaj nie mamy ze sobą żadnego mebla do przerabiania. Ta metamorfoza będzie wyglądała nieco inaczej, a to z wyjątkowej okazji, jaka zdarza się co roku. Castorama obchodzi swoje urodziny. A teraz zdradzimy szybciutko, co takiego mamy do zrobienia. Nie przestraszcie się, będzie naprawdę pięknie, fajnie. Pierwsza martini. Tadam! Wiem, że teraz jesteście przerażeni, ale uwierzcie mi na słowo, będzie coś fajnego. Tego coś zrobić. Tak, tak. Ja też mam tutaj taki gadżet i nie zamierzamy, od razu na początku filmu powiem, że nie zamierzamy nikogo tym skrzywdzić. Postaramy się bezpiecznie i spokojnie wykonać z tego naprawdę fajne gadżety. Okej, to standardowo najpierw idziemy na zakupy. Uwielbiam tą część naszego projektu, bo shopping to jest coś, co kocham. Nieważne, czy kupujesz ciuchy, czy deski, ważne, żeby iść na zakupy. I to jest ciekawa puenta. Idziemy. Idziemy. Martini wybiera potrzebne elementy do jej sposobu, a ja w tym czasie pójdę poszukać to, co potrzebuję do zrobienia swojego. Na końcu się spotkamy. Tak jest. Udanych zakupów. Zdecydowałam się wybrać żarówkę o ciepłej barwie, taką trochę rustykalną. Będzie chyba bardzo dobrze komponować się z moim projektem. Potrzebujemy również oprawkę z przewodem. Oczywiście musimy kupić przewód z wtyczką i przełącznikiem. Potrzebujemy także lakier do drewna. Koniecznie muszę kupić jeszcze próg bukowy. No i musimy kupić najważniejszy element naszego prezentu, czyli trzonek do siekiery. Ja swoje zakupy zacznę od elementów drewnianych. Na początek wezmę wałek. Kolejnym potrzebnym elementem jest półka sosnowa. Potrzebuję też drążek meblowy i oczywiście do niego końcówkę mocującą. Będę również potrzebować jedną złączkę PVC. I jeszcze oczywiście wkręty. Następnym elementem są cyfry. Mamy już wszystko. Możemy wracać do pracowni i zabierać się do pracy. Wracamy. Wszystkie potrzebne elementy mamy. Możemy zabierać się do pracy. Tak, zaczynamy od siekierki. Najpierw musimy wybić ten niepotrzebny trzon, który nam się złamał. Ostrożnie. Zrobimy to za pomocą imadła. Monia, ja trzymam, mogłabyś mi tu przykręcić? No, dobra. Proszę. Trzymasz? Okej, okay, przydałoby się czymś to... Przyda ci się jeszcze jeden młotek. O, nie? No tutaj będzie łatwiej sobie... Dobra, Monia, ostrożnie, uwaga. Troszkę siły do tego jednak potrzeba. Czasu i cierpliwości. To się nazywa mieć uderzenie. Ta siekierka niestety swoje już przeżyła i średnio wygląda, dlatego pomyślałyśmy z Monią, że ją przeszlifujemy, aby nadać jej trochę lepszy wygląd. Jak, Monia? Wystarczy czy jeszcze troszkę? Perfekcyjnie, moim zdaniem. Zostawić? Nic tu więcej nie trzeba robić. Super. No, super. No to co? Drugi etap. Trzonek? No. Zabieramy się za trzonek. Słuchajcie, chodzi o to, żeby to zrobić bardzo ostrożnie, bardzo precyzyjnie. Przez ten otwór, który będzie na wylot, będzie przechodził kabel, więc precyzja jest tutaj istotna. Nie było łatwo, ale robota wykonana. Bardzo dobrze wykonana. Więc zabieram się za kolejną rzecz. Tak, ja tylko chciałam dodać, że rzeczywiście radzisz sobie super. Ja nie za bardzo jestem jej teraz tu potrzebna, więc mogę spokojnie zacząć przygotowywać swój projekt. I okay. Co, spotkamy się za chwilę, jak tak. Ja już wszystko przygotuję. Dobra, jak będziesz miała problem, to wołaj. Pomogę. Działasz, a ja wracam za chwilę. Okej, okay, czyli co, zabieram się za lakierowanie. Słuchajcie, pierwsza warstwa nałożona. Poczekam, aż wyschnie. Nakładam jeszcze dwie kolejne i lecimy dalej. W międzyczasie, kiedy wysychał trzonek, przygotowałam sobie podstawkę z bukowej deseczki. A teraz pozostało połączyć trzonek z ostrzem siekiery, wbić całość w podstawkę i lecimy dalej. W kolejnym kroku trzeba podłączyć elektrykę, a jako, że to nie jest moja bajka, poproszę o pomoc Abiego. Dokładnie. Dzień dobry Państwu, przybywam z odsieczą. Mamy tutaj ładną oprawkę, którą Martini już sobie zakupiła. To co, Martini, przełóż tutaj ten przewód, który przygotowałaś, a my za chwilkę to połączymy, zlutujemy
wkręcimy żarówkę, no i myślę, że będzie naprawdę fajnie to świeciło. Mój pomysł praktycznie jest skończony. Abi wykonał naprawdę kawał świetnej roboty, wygląda to naprawdę dobrze. Pozostało wkręcić żarówkę, pomalować podstawkę lakierem i gotowe. Projekt Martini właśnie sobie dosycha, ale tak naprawdę skończyłaś już robotę na dzisiaj. Tak, myślę, że... Ewentualnie może mi za chwilę pomóc, bo ja teraz biorę się za swój projekt. Ja już parę rzeczy w międzyczasie sobie przygotowałam, teraz pokażę Wam, co to będzie. No, jestem ciekawa, jak jej to wyjdzie. Elementy, które sobie wcześniej przygotowałam, to 4 okręgi i 1 koło. Teraz kolejno sklejam je ze sobą i zostawiam na parę chwil do wyschnięcia. Jak widzicie, element jest już gotowy. Klej ładnie związał. Teraz, aby całość wyglądała ładnie, elegancko, muszę ją po prostu wyszlifować. Myślę, że tyle wystarczy. Oczywiście to nie trwało tak szybko, to jest wszystko przyspieszone, żebyście nie musieli tego oglądać, bo no, tutaj trzeba było poświęcić trochę czasu. Nie tak łatwo było oszlifować ten element, ale taka właściwie mogę nazwać to puszka jest już gotowa. Teraz muszę zrobić pod nią drewnianą podstawę. Wykonam ją z tej samej płyty, z którego zrobiona jest właśnie ta puszka. Myślę, że tyle wystarczy. Podstawa jest już gotowa, jest też ładnie wyszlifowana, żeby nie było żadnych zadziorów. Teraz zajmę się z powrotem puszką. Będę robić otwór po to, żeby tutaj mógł się zmieścić drążek, który będzie stanowił nogę zegara, a następnie zajmę się malowaniem. Oba elementy są już gotowe. Bejca ładnie wyschła. Teraz będę łączyć podstawę z puszką za pomocą metalowej rurki, a następnie delikatnie i ostrożnie umieszczę mechanizm zegarka tutaj w środku. Dobra, no to teraz czas na puszkę. Za moment zamontuję silnik, ale najpierw, zanim to zrobię, muszę przygotować zasilanie. W tym celu wykorzystam właśnie tą metalową rurę, czy jak to woli, drążek meblowy, do tego, aby przeprowadzić przez jego wnętrze kabel, przez to nie będzie widoczny. Z silnikiem trzeba się obchodzić ostrożnie. Przyczepiony jest do niego cały układ sterowania. To nie taka błaha sprawa, jakby się mogło wydawać, ale jak... Wszystko zrobię powoli i ostrożnie, to będzie ok. Kabel schowany, mechanizm zegara jest już na swoim miejscu. Teraz zabierzemy się za tą najbardziej spektakularną i widoczną część, czyli za zębatkę i łańcuch. I proszę, mój mechanizm jest już gotowy. Teraz zębatkę umieszczę tam, gdzie trzeba i zajmę się przygotowaniem łańcucha. No i proszę, tak się prezentują nasze urocze wskazówki. Teraz pozostało tylko ten łańcuch założyć tam, gdzie jego miejsce, czyli na zębatkę, odpowiednią godziną, żeby się przesuwała tak, jak powinna, tylko nie wiem, która jest godzina. Martini, która jest? Pierwsza, równo pierwsza. Pierwsza? Dobrze, to spróbujemy zrobić tak, żeby się zaczynało od tej pierwszej, tak żeby zaczął dobrze chodzić. O. No. I teraz trzeba poczekać i sprawdzić, czy działa. Ale ja wiem, że działa, bo jest wszystko dobrze zaprogramowane, będzie działać, także nie musicie się przejmować. Jest to bardzo interesujący okaz zegara, zdecydowanie wyjątkowy i unikatowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Kochani, ja ze swojej lampki jestem zadowolona, ale jak patrzę na efekt Moni zegarka, naprawdę muszę powiedzieć wielkie wow. I co najważniejsze, Monia, czy on działa? Pewnie, że działa, dlatego że został wcześniej zaprogramowany. Przyznam, że to właśnie była najtrudniejsza część tej niezwykłej konstrukcji, dlatego tutaj potrzebna była pomoc fachowca od programowania i udało się. Nie jest to łatwy projekt, ale dla miłośników jednośladów to fantastyczny gadżet. No a z okazji urodzin w sklepach Castorama w całej Polsce trwa mega loteria, w której do wygrania samochody oraz metamorfoza wnętrza z Dorotą Szalongowską.
A oprócz tego 22 tysiące innych nagród. Szczegóły znajdziecie na stronie Castoramy. Wpadajcie tam, sprawdzajcie i życzymy powodzenia. Że trzymamy kciuki. O, już mi gość strzelił. Tak mocno trzymam te kciuki. Więc powodzenia. Do zobaczenia.